Przestrzeganie przepisów jest bardzo istotną kwestią. Przepisy liturgiczne nie powstały sobie po to, żeby były przepisami, tylko powstały po to, żeby kult Boży był sprawowany w sposób godny. Grupy, o których mowa, bardzo często właśnie stawiają przepisy prawa jako coś najważniejszego. Ci katolicy zastanawiają się na przykład nad tym, czy gdyby żyli w trakcie II wojny światowej i przechowywaliby w piwnicy osobę pochodzenia żydowskiego, powinni zachować za wszelką cenę przykazanie, które zabrania kłamać i wydać taką osobę. Cześć, witam Was w trzecim odcinku serii, w której omawiam umiejscowienie miłości względem litery prawa w chrześcijaństwie. I w dzisiejszym odcinku omówię przykład, który być może dla wielu z Was okaże się najbardziej kontrowersyjny, ponieważ bardzo wielu tradycjonalistów wyznaje takie poglądy. Chodzi mi o poglądy, które są bardzo często wyznawane przez osoby z naszego środowiska i dzieje się to za sprawą pewnego starszego już polityka, którego nazwiska nie będę tutaj wymieniał. Chodzi mi o poglądy, w których system skrajnie wolnorynkowy staje się najlepszym, najbardziej chrześcijańskim systemem, a uzasadnieniem chrześcijańskości tego systemu jest to, że on nie łamie przykazania nie kradnij. I dla takich osób, które wyznają takie poglądy... O, świerszcz się odezwał, bo kameleon nie zjadł swojego obiadu. I dla osób, które wyznają takie poglądy, to przykazanie staje się takim najważniejszym przykazaniem absolutnym, staje się takim bożkiem wśród przykazań. I teraz jest to gigantyczny błąd i po raz kolejny jest to brak interpretowania przykazań poprzez pryzmat przykazania miłości. Tak w skrócie mówiąc, największym przejawem miłości Pana Boga względem nas jest pragnienie naszego zbawienia. I cała historia opisana w Piśmie Świętym jest ukierunkowana właśnie na zbawienie człowieka. I tutaj w dużym skrócie Pan Bóg w Nowym Przymierzu dał nam dwie drogi do zbawienia. Jedną z nich jest droga powołania kapłańskiego i tej drogi nie będę omawiał w kontekście tego filmu, a druga to jest droga powołania małżeńskiego, czyli poprzez sakrament małżeństwa, którego celem według nauczania Kościoła jest spłodzenie i wychowanie jak największej ilości potomstwa. I to jest główny cel małżeństwa. I teraz prawidłowo rozumiana miłość musi być zawsze ukierunkowana na zbawienie drugiej osoby. Jeżeli drogą do zbawienia w rodzinie jest spłodzenie i wychowanie, dobre wychowanie potomstwa, to celem państwa chrześcijańskiego powinno być zapewnienie jak najlepszych warunków dla rodziny, żeby mogła ten cel osiągnąć. Ponieważ prawo miłości jest najwyższym prawem w chrześcijaństwie i wszystkie czyny, również ustawy państwowe i tak dalej, powinny pomagać człowiekowi w osiągnięciu tego najwyższego celu, jakim jest zbawienie. I jeżeli jakiś system gospodarczy, jakikolwiek, utrudnia w pewnym zakresie realizację tego powołania, czyli zrodzenia i wychowania jak największej ilości potomstwa, to taki system gospodarczy z całą pewnością jest zły. I teraz, czy istnieje jakiś gotowy system gospodarczy, gdzie możemy go wprowadzić i wiemy, że będzie dobrze? Nie, nie istnieje. Gospodarka jest na tyle złożonym organizmem, że tutaj potrzebne jest podejście indywidualne do praktycznie każdej jej gałęzi, w każdym aspekcie, w każdym kontekście historycznym i w kontekście geopolitycznym. To jest bardzo skomplikowana sprawa, której też nie będę tutaj omawiał. Poruszę tylko aspekt moralny. I teraz osoby, które wyznają takie poglądy skrajnie wolnorynkowe, twierdzą, że każda interwencja państwa w gospodarkę, czy każdy podatek, każde świadczenie socjalne jest złamaniem przykazania nie kradnij, więc jest na pewno złe. Bo przykazanie nie kradnij staje się tutaj bezwzględne. Najważniejsze i absolutne. I otóż, tak jak mówiłem wcześniej, nie jest to bezwzględne i najważniejsze i absolutne przekazanie. Takim przekazaniem jest przekazanie miłości. A tak jak też mówiłem wcześniej, realizacją przekazania miłości jest ułatwienie rodzinom zrodzenia i wychowania potomstwa. To jest najważniejszy cel państwa chrześcijańskiego. Wprowadzenie prawa opartego na przekazaniu miłości. Więc świadczenia socjalne i interwencja państwa w gospodarkę są dobre wtedy, kiedy są nastawione na realizację tego przykazania. Błędem tych osób, które wyznają takie skrajnie wolnorynkowe poglądy, jest to, że właśnie absolutyzują to przykazanie nie kradnij, pomijając przykazanie miłości. I papieże XIX i XX-wieczni doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że większość społeczeństwa, czy większość katolików nie jest w stanie interpretować prawidłowo wszystkich przykazań samemu, dlatego właśnie stworzyli katolicką naukę społeczną. Pierwszą encykliką społeczną było Rerum Novarum i teraz pewnie bardzo wielu z Was powie, że no przecież papież Leon XIII w tej encyklice potępił socjalizm. Tak, potępił socjalizm, potępił jego założenia filozoficzne, potępił socjalizm marksistowski. A socjalizm marksistowski polega na tym, że jest to ustrój gospodarczy, który ma w praktyce dążyć do wprowadzenia komunizmu, czyli powszechnej równości materialnej wszystkich ludzi. Jest to oczywiście utopia i taki socjalizm został potępiony. I Leon XIII nie potępił tam socjalizmu według definicji pewnego starszego polityka,
tylko według definicji marksistowskiej. A według polityka, którego nazwiska nie będę tutaj wymieniał, ale i tak się domyślacie na pewno, o kogo chodzi, socjalizmem jest każda interwencja państwa w gospodarkę. I to nie jest definicja socjalizmu, który potępił Leon XIII. To po pierwsze. Ale tak jak wcześniej też omawiałem, pewne interwencje państwa w gospodarkę, jeżeli wynikają z miłości, są słuszne i to wynika z samego przykazania miłości, czyli z podstaw naszej wiary. Nie z encykliki, tylko z podstaw naszej wiary. Ale jeżeli chodzi o te encykliki, to one nie są jakimś tam prawem, które papież sobie wymyślił, tylko są wskazaniem drogi dla państw, jak mają się kierować prawem miłości we wdrażaniu swojego prawa, zwłaszcza prawa gospodarczego w tym kontekście. I papież Leon XIII na końcu swojej encykliki podaje przykład dobrej interwencji państwa w gospodarkę i taka dobra interwencja państwa w gospodarkę jest wtedy, gdy system wolnorynkowy nie zapewnia takich warunków, gdzie z pracy jednego robotnika można utrzymać całą rodzinę i część pieniędzy odłożyć. Jeżeli system wolnorynkowy takich warunków nie zapewnia, to państwo powinno interweniować w gospodarkę i stworzyć warunki do godnego rozwoju rodziny. I papież nie stworzył sobie tutaj prawa, bo tak, a wskazał drogę prawa, które w pełny sposób realizuje przykazanie miłości. Tak jak mówiłem na początku, przykazanie miłości bliźniego realizujemy poprzez pragnienie jego zbawienia. A jak wiemy, pewną drogą do zbawienia jest droga małżeństwa, a małżeństwo realizuje się poprzez spłodzenie i wychowanie dużej ilości potomstwa i ułatwienie każdej rodzinie realizacji tego podstawowego powołania, do którego powołał nas sam Pan Bóg, jest najwyższym przejawem chrześcijańskiej miłości i jest ważniejsze niż jakikolwiek pozostały punkt prawa. Dlatego właśnie encykliki społeczne, czy Leona XIII, czy późniejszych papieży w prosty sposób wykładają nam prawidłową interpretację prawa poprzez pryzmat prawa miłości. I nie są one jakimś tam prawem, które papieże sobie stworzyli. Są wynikiem tej żywej katolickiej wiary, która zawsze musi opierać się na prawie miłości. Tego pamiętajmy, że anglosaski kapitalizm nie jest ustrojem wynikającym z katolickiej nauki czy z jakiejś katolickiej tradycji. To jest bardzo duży błąd, który bardzo wiele osób popełnia w dzisiejszych czasach właśnie za sprawą tego jednego polityka. A prawidłowym ustrojem chrześcijańskim jest ustrój oparty na prawie miłości, czyli ustrój, w którym państwo zapewnia godne warunki dla rodziny. A to, jakie są godne warunki dla rozwoju rodzin, określił Leon XIII w swojej encyklice Rerum Novarum i o tym mówiłem już wcześniej. Także pamiętajmy, anglosaski kapitalizm nie jest ustrojem katolickim. Ustrojem katolickim jest ustrój oparty na katolickiej nauce społecznej, która pokazuje, jak prawo państwowe powinno być realizowane poprzez pryzmat przykazania miłości, które jest najwyższym przykazaniem naszej wiary. I nie jest nim przykazanie nie kradnij. Tworzenie sobie bożka z pewnego przepisu prawa, w tym wypadku z przykazania nie kradnij, jest po raz kolejny rzeczą, która jest charakterystyczna dla judaizmu. To judaizm jest religią, która opiera swoje założenia na martwych przepisach i według judaizmu poprzez zachowywanie tych martwych przepisów osiągamy zbawienie, a chrześcijaństwo jest religią żywej miłości, żywej wiary, opartej na miłości i poprzez tę miłość interpretujemy wszystkie przykazania. Dlatego właśnie kapitalizm jest systemem, w którym Żydzi bardzo dobrze się odnajdują, czy wyznawcy judaizmu bardzo dobrze się odnajdują, ponieważ jest oparty na bardzo podobnych zasadach, na których oparta jest ich religia, a ta religia, jak wiemy, jest antytezą chrześcijaństwa, więc katolickie państwo nie powinno kierować się takimi założeniami w swoim prawie. Powinno kierować się prawem miłości, a jak to robić, to, tak jak mówiłem wcześniej, pokazuje nam doskonale encyklika Rerum Novarum i późniejsze encykliki społeczne późniejszych papieży. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że w miarę obrazowo omówiłem ten temat. Zachęcam do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania naszego kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, żebyś był lub była na bieżąco z kolejnymi filmami z tej serii. A także zachęcam do śledzenia fanpage'a Okiem Tradycjonalisty, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i do następnego. Czołem!